kiedy już stałem ze sznurkiem na szyi, z łzami w oczach i z podjętą decyzją, przypomniała mi się moja babcia, która mnie kochała. I głos w mojej głowie. Jeśli nie chcesz myśleć o sobie, to pomyśl o innych. Witam wszystkich, nazywam się Mateusz, pochodzę z okolic Tomaszowa, dokładniej z Ulowa. Mam 20 lat. Gdy przygotowałem się do eksodusu, nie brałem tego tak do siebie na poważnie, nie przeżywałem tego. Zacząłem się pakować dopiero rano, gdy wstałem. Zajęło mi to niecałe 10 minut. Czułem się, jakbym nie robił nic niezwykłego, jakby to po prostu był zwykły, normalny wyjazd, ale miałem nadzieję, że odkryję to coś, odkryję i moje odpowiedzi, pytania staną się jasne. Że poznam odpowiedzi, które mnie dręczą, które mnie nurtują. Mam nadzieję, że to spotkanie trochę zmieni moje życie. Dużo więcej wiary mi potrzeba. Nie wiem, cudu. Dlaczego ci jest to potrzebne? Bo do końca chyba nie wierzę, ale myślę, że będzie lepiej. Dużo się działo, dużo rzeczy i warto by było, gdybym jednak odnalazł ten sens, co Pan Bóg chce do mnie powiedzieć przez te wydarzenia, które się stały. Myślę, że tutaj spotkanie mi to pomoże. Chyba też najważniejsze, żeby po prostu odkryć Boga. Żeby spotkać, poczuć, że Bóg jest. Może odnajdę jakiś sens jeszcze w swoim życiu, bo po to tutaj przyjechałam, tak naprawdę. Chciałabym jakoś przyczynić się dla dobra innych ludzi, aby nie żyć tylko dla siebie, dla własnej przyjemności, tylko poszukać tego sensu, celu, w jakim, dlaczego ja żyję. Jesteśmy mocni! Jesteśmy mocni! Jesteśmy mocni nadzieją. Chciałem się poczuć raz w życiu jak taka prawdziwa gwiazda estradowa. Oni śpiewają, mają talent, ja talentów za wielu nie mam. Więc ja jeszcze raz zejdę i jak wejdę, to weźcie mnie powitajcie tak jak gwiazdę, dobrze? Tak przynajmniej raz w życiu chciałbym tak usłyszeć aplauz. Dobra, to ja schodzę i zaraz jeszcze raz wejdę. To nasze spotkanie ma pewien taki cykl i rok temu rozpoczęliśmy spotkanie na temat wiary. Temat był radość wiary. W tym roku jest temat nadziei, więc mocni nadzieją. Bo dzisiaj jest taki, zauważamy problem, że szczególnie młodzi ludzie nie mają nadziei albo mają trudności w nadziei. Widzą, że ten świat dla nich jest taki trudny, problemy, nie wiem, z pracą, ze szkołą, nawet z radzeniem sobie w życiu. I wtedy mają problemy z nadzieją, czyli można powiedzieć, że nie mają tej nadziei. I my tak chcemy za wszelką cenę pobudzić w nich tą nadzieję i powiedzieć, że jest nadzieja, bo nadzieja jest przede wszystkim w Bogu, w Jezusie Chrystusie i On nam daje siły, daje nam pomoc. I na tym nam bardzo zależy. Zabiłem w sobie sumienie. Zabiłem w sobie kochanie innych. Byłem twardy jak skała. Nic mnie nie ruszało. Krzywda, cierpienie. Czy czyjeś uczucia względem mnie? Nic mnie nie ruszało. Robiłem straszne rzeczy. I to bez żadnych wyrzutów sumienia, czy z pełną świadomością. Dla mnie to było jak pójść, splunąć albo zrobić coś innego. Codziennie rano, po prostu tak. Nie miałem żadnych skrupułów. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Pan Bóg mówi o miłości, a zły mówi o tym, że nie ma miłości. Czyli najważniejsze będzie w jego robocie to, żebyś ty przestał wierzyć, że istnieje miłość. I on ci wynajdzie grzech, a to jakąś tam pornografię znajdzie, a to samogwałt, a to, że się przespałaś z kimś, albo że się przespałeś. I ci to wystawi i powie, opatrz, zobacz jaki jesteś
nie ma z tego zwolnienia. Jesteś stracony. Do widzenia. Nie ma na przyszłość. Rokowań na przyszłość nie ma. Do widzenia. I to generalnie uderza właśnie w prawdę o miłości Pana Boga. Na początku byłem martwy duchowo, byłem, chlubiłem się tą ciemnością po prostu, bawiłem się tym grzechem, po prostu mnie to budowało, że grzeszę, ale czegoś mi brakowało, brakowało mi prawdziwej miłości. Gdy zobaczyłem, że ta ciemność mnie pochłania, że rozrywa mnie po kawałku, że mnie dzieli, nie chciałem tego. Pamiętam, gdy czułem to cierpienie, tą samotność, ten ból, to płakałem. Jak chłopak, który był zdolny najgorszych rzeczy i robił to bez mrugnięcia okiem, płakałem, bo czułem ten ból. I zacząłem szukać Boga. Chociaż byłem niezniewolony, 100% zniewolony. Nawet nie widziałem, jak bardzo. Nawet nie widziałem, dlaczego. Dopiero sobie w trakcie poszukiwania Boga uświadamiałem powoli, co tak naprawdę ze mną się dzieje, komu tak naprawdę służyłem. Wszystko zaczęło się ponad 3 lata temu. Ksiądz Jarek i ksiądz Piotr pomyśleli, że dobrze by było coś takiego zrobić dla młodzieży, takie w formie takich rekolekcji wakacyjnych, ale połączonych z wypoczynkiem, ze sportem, z koncertami. To bardzo mocno było takim, cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. I pomyśleli sobie później, a czego by takiego spotkania nie zrobić dla całej diecezji, na taką szerszą skalę. Wtedy ja w Lubaczowie już zacząłem taką bardzo mocną pracę z młodzieżą w formie też i rekolekcji wielkopostnych. Zapraszałem zespoły muzyczne, gości różnych i wtedy oni mówili: słuchaj Krystian, może byśmy tak wspólnie połączyli siły i takie coś zrobili. Ja mówię: słuchajcie, ja o tym myślałem, tylko szukałem kogoś też i do pomocy. Patrzeć na taką pierwszą myśl, jeśli chodzi o mężczyznę, to, że ciężko się przełamać, żeby sobie powiedzieć, że po prostu ja mam prawo i na przykład powinienem mówić o swoich emocjach. Tak jako prawdziwy mężczyzna, tak jak moje serce też czuję, jako serce męskie, no to powinienem o tym mówić otwarcie, nie tłumić to sobie, bo można tłumić to i później rozładowywać to na przykład w alkoholu, czy w jakimś, nie wiem, czy w innych używkach, czy w czymś takim ekstremalnym. No i myślę, że po prostu, żeby się przełamać w tym, że ja na przykład o moich emocjach, o tym, że na przykład kocham, że ufam, że wierzę, wyjść z tym, żeby po prostu mieć odwagę, żeby nie bać się tego, co powiedzą inni i że przede wszystkim to, co mówię, żebym potwierdzał swoim życiem, bo mogę mówić dużo rzeczy, ale jeśli przykładu nie daję, no to myślę, że to są słowa puste. Także myślę nawet, że w ogóle przykład jest czasem lepszym, takim najlepszym słowem. Ja mam możliwość pokazania siebie, to co mam w sercu, po prostu odzwierciedlam to zachowaniem. Tak myślę na przykład w tym życiu studenckim, także na przykład, że w piątek nie tańczę, prawda? Bo jest na przykład to życie warszawskie, piątek, sobota, to jest głównie imprezy, nie? Także mówię na przykład, nie, dzięki, ja w piątek nie tańczę, bo dla mnie ważny dzień jest. Byłem sam. Chociaż było dużo ludzi koło mnie, czułem się samotny. Tak samotny, że nie byłem w stanie się śmiać, uśmiechać, miałem wszystkiego dość. Miałem myśli samobójcze, próbowałem się zabić. Ale w pewnym momencie, kiedy już stałem ze sznurkiem na szyi, z łzami w oczach i z podjętą decyzją, przypomniała mi się moja babcia, która mnie kochała. I głos w mojej głowie. Jeśli nie chcesz myśleć o sobie, to pomyśl o innych. I wtedy uderzyło mnie to jak grom z jasnego nieba. Cofnąłem się, ściągnąłem to i powiedziałem, co ja robię.
Czy ja nie widzę, nie doceniam tego, co mam? Tych osób, które mnie kochają? Co ja robię? Jestem egoistą. Jezus mówi, jaki ma pomysł na niebo. Jezus mówi bardzo, bardzo wyraźnie, że niebo będzie polegało na tym, że On przepasze się i będzie mi usługiwał. No i wam wszystkim, nie? W sposób nieprawdopodobny. Nie na tym, że On będzie siedział na tronie, wszyscy będziemy Mu oddawali chwałę, tylko Jezus mówi wprost, ja się przepaszę i będzie mi usługiwał. A co ja takiego zrobiłem, żeby Jezus, kurczę, przepasał się i, nie wiem, podawał mi obiad i mył mi stopy? Nic. A Jezus mówi wyraźnie, że to jest Jego pomysł na niebo, że On się przepasze i będzie nam mył nogi i będzie nam usługiwał. Jeśli mamy takiego Boga, to chyba jesteśmy naprawdę wielkimi szczęściarzami. Nie zawsze łodzi żadna, kiedy wiatr na pomorze za dalekie patrzę w świat. Nie zawsze tato skrzydełem mogły. Chcieliśmy właśnie poprzez to hasło pokazać, że chrześcijanin jest właśnie mocną nadzieją i wychodząc od samego początku, prawda, że mimo że go przytłacza jakieś uzależnienia, grzechy, traci sens życia, to traci nadzieję, to traci taką też i wiarę w Boga, wiarę w siebie, to może odzyskać tą nadzieję, czyli może właśnie się wyprostować i taką odzyskać wiarę w siebie. I dzięki temu naprawdę może zobaczyć, że nie został też zostawiony samemu sobie, że Pan Bóg w każdej chwili jego życia, gdy tylko im dalej jest od Niego, to się o Niego właśnie upomina. Nadzieja jest dla mnie tym, że kojarzy mi się właśnie z tym, że Pan Bóg mnie kocha i że zawsze mogę do Niego powrócić po ciężkim grzechu. Właśnie nadzieja ma chyba duży raczej wpływ. No bez nadziei nie byłoby i wiary, i tej miłości, bo to jest ta cała, takie połączenie, że bez nadziei nie byłoby i wiary. A wiara jest dla mnie bardzo ważna w moim życiu, bo bez wiary czułabym się taka pusta. W środku. To cierpienie nie ustępowywało od razu. Prosiłem Pana Boga, żeby wypełnił mi tą dziurę. Przybliżyłem się do Niego, pomimo tego, co twierdzili moi koledzy, pomimo tego, co wszyscy twierdzili. Zabawiali, topili swoje, ten taki właśnie smutek swój w zabawie, w alkoholu, w używkach. Odrywali się tak jakby w tym. I myślę, że jeśli Bóg by do mnie nie przemówił, nie zawołał do siebie, to też bym skończył tak jak oni. Ja widziałem, że ja chcę czegoś więcej, że to nie jest to. Zacząłem sobie bardziej uświadamiać, czego tak naprawdę chcę, kim chcę tak naprawdę być, co mnie zatrzymuje przed tym. Myślę, że przede wszystkim to druga ta sfera to jest taka, żeby odważyć się wyjść. No i trzecia też widzieć w tym, w tych, no ja, patrz, ja tak mówię bardziej pod kątem mężczyzny, żeby po prostu widzieć w tym drugim człowieka Pana Jezusa, że ja nie idę do konkretnego człowieka tak, że rozmawiam z, nie wiem, z kimś, kto, to wiem, że jest daleko od Kościoła, ale wiem, że w nim na przykład jest cierpiący Chrystus, że idę do Niego i po prostu tak jakbym rozmawiał z Chrystusem, to żeby się przełamać przede wszystkim i tak sposób patrzenia zmienić. Wydaje mi się, że skończyły już się te czasy, kiedy żeby wyjść do młodzieży wystarczył ksiądz z gitarą. Dzisiaj, żeby coś młodzież zainteresować, muzyka musi być na takim samym poziomie jak muzyka świecka. Więc ćwiczymy, już jesteśmy tutaj od soboty, nie śpimy, bardzo ciężka praca. Bycie muzykiem to naprawdę ogromna praca. I no, wierzymy, że jakoś uda się nam zdążyć z tymi wszystkimi piosenkami, bo jest ich aż 64 w śpiewniku.
Ciężko jest, ale dajemy radę. Jak słychać, Schola bardzo zdolna, bardzo szybko łapią, więc będzie naprawdę fajnie. Te warsztaty właśnie prowadzi nam Magda Stopa i jest to bardzo kompetentna osoba, ponieważ ona skończyła wokal w Katowicach i dzisiaj uczy właśnie nas tutaj śpiewu. Jestem też ja, aktualnie studiuję też muzykę jazz i muzykę estradową na UMCS-ie, więc jakoś tak się dobraliśmy i działamy, żeby te śpiewy były jak najpiękniejsze, żeby to wszystko było na chwałę Pana. W jakiś sposób spędzić wakacje, jakiś pomysł. Nie udało mi się w tym roku pójść na pielgrzymkę, w tamtym roku byłam. W tym roku przyjechałam tutaj, chciałam zobaczyć, jak to jest, jak to wygląda. Tak poza tym, żeby spotkać się z Bogiem, może trochę odbijając sobie właśnie to, że nie poszłam na pielgrzymkę też. To chyba tak najważniejszy powód. Żeby spotkać się z ludźmi, z przyjaciółmi trochę też, poznać nowych ludzi. Po piątej chemii, a miałem tych kursów 9, leżał ze mną w sali dziadek. Jakiś dziadek. I jedno, co mi bardzo w nim przeszkadzało, że Gostek nie mył nóg. I codziennie rano mówiłem: Panie Boże, mówię, no niech on żyje szczęśliwie, ale no, albo go uzdrów szybko, albo niech mi go przyniosą do innej sali, bo ja się tu męczę. I pewnego dnia ten dziadek rano podchodzi do mnie, już po takim dwutygodniowym siedzeniu z nim, wyciąga mi różaniec i mówi: wiesz, Mateusz, ja codziennie odmawiałem 20 różańca. Jedną za moją żonę, a drugą za ciebie. Żebyś był zdrowy. Byłem gotów tego gościa całować po nogach. To jest jaka rozmiar? XL. Dla mnie XL-ka. Jaka S-ka? A jakieś L-eczka będzie? Gdy będzie. Co ma rozmiar? Tego iść. Co? Ale fajnie. Ten woreczek sobie mogę zostawić u was, dobrze? Bo XL-ka to zawsze więcej zmieści, taki woreczek. W tamtym roku, jak poszłam pierwszy raz na pielgrzymkę, zaczęłam jakoś tak bardziej dążyć do tego, żeby coś się zmieniło w tej mojej spowiedzi. Właśnie jakoś tak zaczęłam bardziej dążyć, bo cały czas coś było nie tak i szukam tego. No na razie szukam. A czy znajdę, to mam nadzieję, że może tutaj właśnie po tym spotkaniu coś się zmieni. Powiem tobie na przykład, ty robisz beat, ty robisz bas, ty robisz coś tam i sobie ułożymy po prostu minutową pioseneczkę, nie? Na tym właśnie eksodusie moja wiara umocniła się. To hasło eksodusu wypełniło się mnie. Jestem mocną nadzieją. Jeszcze bardziej niż wcześniej. Dopiero tutaj, dopiero teraz to sobie uświadomiłem, że byłem spleciony z moimi problemami. Ponieważ jestem sierotą, ponieważ wychowywała mnie babcia, ponieważ moja rodzina zastępcza ma problem alkoholowy. Dopiero teraz to zauważyłem, dopiero teraz sobie to sobie uświadomiłem, że jestem przez to związany i zniewolony. W ogóle mam ogromny problem z całą spowiedzią, ale może nawet nie to, że trzeba wyznać grzechy, tylko bardziej to, co ja mam wyznać, co tak naprawdę jest tym moim grzechem największym, bo od jakiegoś czasu właśnie mam problem ze spowiedzią, z tym, co właśnie co powinnam. Takie niespełnienie, że coś jeszcze, coś zostało, że coś jest nie tak, że coś robię nie tak, że może czegoś nie powiedziałam, może to nie o to chodzi w tej całej spowiedzi właśnie. Może mówię jakieś takie rzeczy banalne, które w ogóle nie są istotne, a to, co jest najważniejsze, gdzieś tam mi ucieka. I chyba to najbardziej, że tak naprawdę nie wiem, jak mam się za to zabrać, z której strony to ugryźć, chyba o to najbardziej chodzi, bo takie rzeczy, no wiadomo, że są różne rzeczy, które błędy popełniamy, ale które naprawdę są istotne i które warto jakoś podkreślić, to chyba to najbardziej, najtrudniej się to znaleźć. O Eksodusie dowiedziałem się
podczas pielgrzymki do, na Jasną Górę. Pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej. Od właśnie naszego księdza Piotra, jednego z współorganizatorów. Pierwszy dzień nie charakteryzował się niczym innym. Wszystko pięknie, ładnie. Organizacja, wszystko mi się podobało. I wtedy wszystko zaczęło się zmieniać. Każdego dnia zaczęły przychodzić do mojej głowy różne myśli. Widziałem jakby w filmie urywki ze scen z mojego życia. Wtedy, kiedy bardzo grzeszyłem, wtedy, kiedy byłem załamany i zacząłem w tym dostrzegać rękę Boga. To, że zawsze był przy mnie, chociaż wtedy, kiedy ja nawet nie miałem, nie wierzyłem, że On tak mnie kocha i jest do tego zdolny. To też i tutaj, jeżeli sięgnęliśmy tego tematu osób też, którzy nie wierzą w Pana Boga, ja myślę, że tam gdzieś głęboko w sercu jest taka potrzeba spotkania tego, ktoś powiada z tym takim niewidzialnym, nieogarnionym, z kimś, no właśnie, ten, kto jeszcze jest Pan, Boga nie spotkał, to mówi przez to kimś, nawet z tej właśnie dużej litery, czyli zobaczmy, że dopóki jest to pragnienie odnalezienia Pana Boga, zaproszenia Go do swojego życia, Pan Bóg naprawdę Go znajdzie. I nawet no, tutaj na tym spotkaniu, nawet gdyby ktoś tylko i wyłącznie odkrył, że jest Pan Bóg i że czeka na Niego, to już naprawdę Exodus swoje zadanie spełnił. Jak wędrowiec sam, idę przez noc, w Tobie niech siłę mam i w Tobie moc. A ja byś miała tak doradzić innym młodym osobom, naprowadzić na drogę. To właśnie ważne, aby szukał takich znajomych, którzy zaakceptują go takim, jakim jest i właśnie jeśli choć trochę wierzy, żeby pogłębiał tą wiarę, bo to naprawdę daje ogromną radość i pomaga, od razu wszystko zaczyna się człowiekowi lepiej układać, lepiej wszystko rozumie, potrafi znieść jakieś cierpienia, jakieś przeciwności losu. Staje się silniejszy. I przyjeżdżać właśnie na takie spotkanie i też samemu szukać. Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Pewien grzech, którym się wstydzę teraz mówić, nie był dla mnie taki znaczący. Właśnie po tym pierwszym nabożeństwie uzdrawiającym dostrzegłem, że trzymał mnie po prostu w swoich więzach od samego dziecka, od małego. Jak byłem tylko dzieckiem, zawsze był przy mnie i bardziej w niego wchodziłem. W końcu w pewnym momencie zapragnąłem przerwać ten ciąg, to pasmo tych wydarzeń, tego zabijania się codziennie samego, świadomego zabijania, tego bólu. Prosiłem o to w modlitwie. Prosiłem o to przy adoracji i otrzymałem to. Spotkałem księdza, który zaproponował mi spowiedź generalną. Bez wahania się zgodziłem, bo wiedziałem, że jeśli chcę coś w sobie zmienić, chcę coś zmienić w swoim życiu, to muszę wykorzystać wszystkie środki, które daje mi Bóg. Podczas nabożeństwa pokutnego, punktu programu, robiłem sobie cały dzień rachunek sumienia. W chwilach między konferencjami, czasami nawet podczas konferencji, słuchając tego, co mówili ludzie i dawali jakieś świadectwo. Rozumiałem ich, rozumiałem, co mówili, rozumiałem, co przeżyli i jak na nich to wpłynęło. Czułem ich ból, cierpienie, czułem ich chęć poprawy, czułem też to miłość, którą Bóg ich obdarzył. I wszystko, wszystkie najgorsze rzeczy, jakie w życiu kiedykolwiek popełniłem, zaczęły po prostu wracać i wszystko
zacząłem pamiętać z powrotem. Wiara i Bóg do mojego zawodu. Gdyby nie Bóg, gdyby nie wiara, to byłoby ciężko. Niektóre rzeczy ciężko jest wytłumaczyć. Ciężko, dlaczego właśnie ten człowiek musi cierpieć, dlaczego jest tyle cierpienia, ale wiara w Boga bardzo, bardzo pomaga. Wiara i nadzieja. Tutaj jest ogólnie człowiek czysty, a nie tak jak wejdzie się, nie wiem, do jakiegoś złego towarzystwa i się bardzo źle czuje. A tutaj jest wręcz przeciwnie. Tutaj jest taka atmosfera, że można z każdym, nawet tego, co się nie zna, można dobrze porozmawiać. Tu jest taka wielka jedna jedność. Więź taka. Wszyscy się jednoczą, każdy rozmawia ze sobą i nie ma barier między ludźmi. I to jest super. Zanim przystąpiłem do spowiedzi generalnej podczas mszy świętej, dochodziły mnie straszne myśli. Przekleństwa. Słyszałem w swojej głowie głosy, które mówiły, że to nie ma sensu, przecież to jest głupie. Jak ty w ogóle w to możesz wierzyć? Ale powiedziałem sobie, że chcę zaufać na 100% Bogu, tak do końca. Do samego końca, żeby nie wiadomo, co się działo. Zawsze będę stał przy nim, na jego miłości. Już wieczorem przystąpiłem do spowiedzi generalnej. Do końca nie wierzyłem, że to może mi tak pomóc, że to może mnie tak zmienić. Po tej spowiedzi, gdy wiem wszystkie swoje nawet najgorsze grzechy, o których nawet nie pamiętałem, które wywołałem z pamięci, o których chciałem zapomnieć, byłem w szoku po prostu. Czułem się taki silny, wolny. Byłem taki zadziwiony tym stanem, tym uczuciem. Nawet teraz jestem zdziwiony, jak to jest tak naprawdę poznać miłość Bożą. Jeżeli doświadczasz grzechu, to najlepiej idź od razu. Już! Stało się do spowiedzi. Trwanie w tym grzechu było czymś, co mnie ograniczało. Jakbym był na wpół martwy. Jedną nogą tu, drugą nogą tam. A gdy po spowiedzi położyłem się spać, tak jakbym z lekkim sercem, tak spokojnie, nie miałem koszmarów. Obudziłem się rano, po prostu byłem szczęśliwy, pełen szczęścia, pełen miłości. Nie tak jak zawsze. Nie z tym poczuciem czegoś, że coś jest nie tak. I gdy patrzę na każdego uczestnika tutaj, na każdego kapłana, każdą osobę spotykam, to oni są tacy radośni, tacy inni, odróżniają się od tych ludzi, co wcześniej spotkałem, tych ludzi, którzy byli pełni cierpienia, bólu, niezrozumienia. Jak to powiedział jeden człowiek, który dawał swoje świadectwo. Oni są tacy czyści. I to mnie cieszyło, to mnie bardzo cieszyło, że mogę spotkać takich ludzi, że widzę namacalne jego, że widzę namacalne dowody działania łaski Bożej i istnienia Boga. Po prostu w życiu nie czułem się tak wspaniale. Jak przeżyłaś ten wczorajszy dzień? Uderzyło trochę. Po prostu poradził mi, żebym sobie znalazła spowiednika swojego takiego stałego, że jest mi to najbardziej potrzebne. Polecił mi księdza, z którym mogę się jakoś tam skontaktować, który uważa, że jest odpowiedni. I myślę, że mimo tego, że jakoś tam nie odpowiedział mi na te pytania, na które ja oczekiwałam odpowiedzi, to jakoś mi pomógł i dał mi taką nadzieję, że może jednak jakoś tam, jakoś to będzie i muszę coś z tym zrobić. Po prostu muszę zacząć szukać tego i myślę, że jest okej. Okay. Jestem zadowolona i jakoś taka pełna nadziei. Przyszłość mam obiecującą. Nie, naprawdę, ja to widzę i wiem. Bo teraz tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą,
pójść drogą kapłaństwa, czy spełnię swoje marzenia. W jednej i drugiej rzeczy będę się spełniał. Tylko chcę, żeby Bóg mnie widział w jakiejś swojej roli, żeby to On podjął decyzję, bo chcę Mu służyć. To jest moje największe życzenie. Bo chcę Mu służyć. Mówiłeś o tych marzeniach, a jakie są te Twoje marzenia? Wojsko, mundurówka. Dokładniej to będzie kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, może policja, służby takie po prostu, no, takie mundurowe. Słuchaj, więc nic straconego, można połączyć dwie rzeczy jeszcze. Wiem o tym. Tak jak tutaj jest te właśnie te logo, mocniej nadzieją. To jest właśnie to. Będę wiedział, że o tym, że jestem już mocny nadziei, że mam tą nadzieję w sobie. Nie będę tego ukrywał. Wiem o tym, że teraz, że mam Boga w sobie, że mogę z tym otwarcie do każdego mówić. Że nie będę się bał, że nie będę się bał trzymać przy sobie różaniec, krzyż jakiś. Ogólnie tego, kiedyś tego się bałem. A teraz sobie powiedziałem, dlaczego ja mam się tego bać, jak ja to kocham i ja tego potrzebuję. Nie wolno być egoistą. Nie wolno dać się oszukać. Bóg Cię kocha, takiego jakim jesteś. Inni Cię kochają, Twoje bliscy, takiego jakim jesteś. To nie za to, kim jesteś, tylko dlatego, że jesteś. To jest ważne. Jeśli sobie to uświadomisz, to wszystko pryśnie jak zły sen, jak bańka mydlana. Przejrzysz na oczy i zobaczysz, że tak naprawdę Bóg jest Twoją miłością, Twoim spełnieniem, Twoim celem. I że nawet jeśli nie jesteś pewien żadnej jakiej decyzji, jakiejkolwiek, nawet najprostszej, powiedz Mu: Panie Jezu Chryste, Panie Boże, zawierzam się Tobie, prowadź mnie. Po prostu trzeba zaufać Bogu. Jeśli naprawdę chcesz być blisko Niego i Mu zaufasz tak w 100%, bezprecedensjonalnie, bez żadnego ale, bez niczego, po prostu tak, nie będzie wola Twoja. Panie, rób ze mną, co chcesz. I to jest właśnie to, to jest ten właśnie złoty środek. Oddanie Mu się całkowicie. W każdym dniu, w każdej chwili, w każdym słowie, w każdym czynku, po prostu.